W dzisiejszym poradniku zaczniemy od samych podstaw. Przedstawię Ci interfejs programu Adobe Photoshop. Po pierwszym uruchomieniu programu jego interfejs wygląda w taki sposób, jak widzisz teraz na ekranie. Na samej górze okna programu mamy pasek menu, który pozwala nam dotrzeć do różnych funkcji programu. Po wybraniu dowolnego narzędzia pokazuje nam się pasek opcji, który dotyczy tylko tego wybranego aktualnie narzędzia. Może zdarzyć się tak, że paska tego nie będzie widać. Musimy wtedy przejść do zakładki Okno – Opcje. Po lewej stronie mamy przybornik, w którym znajdują się wszystkie narzędzia, które oferuje nam program Adobe Photoshop. Po prawej stronie znajdziesz palety, na których umieszczone zostały na przykład narzędzia do pracy z tekstem, warstwami czy kolorami. Palety możesz dowolnie przemieszczać, dopasowując ich położenie do własnych potrzeb. Przy krawędziach programu znajdują się panele służące do dokowania palet. Aby umieścić paletę w panelu, ustaw kursor na jej zakładce, chwyć ją i przeciągnij w odpowiadające Ci miejsce. Zwróć uwagę na to, że w momencie przeciągania palety pojawi Ci się niebieskie podświetlenie. Dzięki temu będziesz wiedzieć, gdzie zostanie umieszczona przez Ciebie paleta. Każda paleta, za wyjątkiem przybornika i paska opcji, posiada własną ikonę, której przyciśnięcie spowoduje zwinięcie lub rozwinięcie palety. Bez względu na to, czy masz do czynienia z samodzielną paletą, czy z grupą palet, możesz ją zwinąć do poziomu paska tytułowego, na którym widoczne będą tylko nazwy zakładek. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć dwa razy na nazwie palety, bądź na pasku grupy palet. Palety możemy także usuwać. Aby to zrobić, klikamy na jej nazwie prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Zamknij, która zamyka pojedynczą zakładkę, na której aktualnie się znajdujemy, bądź na Zamknij grupę kart, która, jak sama nazwa wskazuje, zamyka całą grupę. Ciekawą opcją programu Photoshop, która dotyczy palet, jest także szybkie ich ukrywanie i ponowne wyświetlanie. Aby ukryć wszystkie palety, należy wcisnąć klawisze Shift-Tab. Spowoduje to ukrycie wszystkich palet oprócz przybornika oraz opcji. Palety są teraz ustawione na autoukrywanie, więc w momencie zbliżania kursora myszy do krawędzi prawej części programu, palety ukażą się. Jeśli chcesz, aby palety znów się nie ukrywały, ponownie naciśnij klawisze Shift-Tab. Aby ukryć wszystkie panele, naciśnij klawisz Tab. Natomiast jeżeli chcesz, aby ponownie były widoczne, naciśnij kolejny raz przycisk Tab.